5-milionowy gość we wrocławskim zoo. Ten wynik robi ogromne wrażenie. Tym bardziej, jeżeli udało się go osiągnąć w bardzo krótkim czasie. Fajnie się czuć 5-milionowym. Fajnie, że już jest 5 milionów. Życzę jeszcze kolejnych 5, a może i 10. W szybkim tempie. Rozwija się zoo bardzo, bardzo szybko. Słyszałam tutaj, że z roku na rok jest coraz więcej atrakcji. Generalnie to jest od otwarcia afrykarium, bo tak w sumie, gdy policzyć te 150 lat, to pewnie ze 100-milionowy może. Natomiast to nie było długo, 2,5 roku, trochę ponad 2,5 roku. Uważam, że to jest bardzo krótki okres, żeby zgromadzić 5 milionów ludzi. Państwo Hubertowie do wrocławskiego zoo przyjechali aż spod Krakowa. Bardzo wiele dobrego słyszeli o tutejszym afrykarium i dostępnych atrakcjach. Nie przewidzieli jednak tej niespodzianki. Zostali głównymi bohaterami wydarzenia. Jest bardzo fajnie rozwijającym się zoo i szczerze mówiąc lubimy bardzo spędzać czas w zoo. W Krakowie jesteśmy bardzo często. No a tutaj, tak jak mówię, no po raz pierwszy przyjechaliśmy, zobaczymy, porównamy park zoologiczny tutaj i w Krakowie. Myślę, że tu chyba jest troszkę więcej wszystkiego. Nie tylko goście z kraju odwiedzają ten ogród zoologiczny. Cieszy się ogromnym powodzeniem także wśród gości z Europy. Obserwujemy coraz więcej gości z Niemiec, z Czech i z innych krajów. Afrykarium stało się głośne. My jesteśmy w takiej pierwszej piątce europejskiej, jeżeli chodzi o frekwencję w ogrodach zoologicznych. Porównujemy się do ogromnych miast jak Berlin, czy Antwerpia, czy Amsterdam i mamy wyższą frekwencję od nich, także to jest powód do dumy. Jedni przyjeżdżają tu, aby zobaczyć znane na całą Polskę afrykarium, inni zaś, by podpatrzeć, jak zbliżonych do naturalnych warunków zachowują się egzotyczne, dzikie zwierzęta. A w ostatnie wakacyjne dni odwiedzających nie brakuje. Na pewno lepsze jest jak w Warszawie. Polecam. Jestem tu w przeciągu lat już któryś raz z rzędu i po prostu za każdym razem jest większa ilość zwierząt i to się po prostu ciągle zmienia na lepsze. Afrykarium przede wszystkim, oczywiście żyrafy i te wszystkie tutaj stworzenia. Stworzenia, no jestem. Mnie głównie chyba interesują te, wiadomo, te zwierzęta, z którymi mamy styczności, nie? Najbardziej dzikie, jakieś drapieżne. Dynamicznie rozwijające się zoo czekają dalsze zmiany. Równie spektakularne, co dotychczasowe. Najbliższa przyszłość to już się dzieje, bo w tej chwili trwają budowy. Trwa budowa obiektu dla panter śnieżnych i mglistych. Na wiosnę już je obejrzymy. Kończy się powoli budowa takiego nowoczesnego kompleksu dla manuli, czyli kotów z Azji Środkowej. Wrocławskie zoo otwarte jest codziennie, a jego pracownicy już czekają na 6-milionowego gościa. Arkadiusz Skarbowski, Echo 24.